Jesteśmy już na wizji, czy nie? Nie, nie, jeszcze nie. A. Nie. Nie. Tak. Tak? O, no to super. Akcja. Tururu. Gdzie się podziały tamte happy natki? Sprawdzone. Jest, dział techniczny opuścił nasze pomieszczenie do nagrywania, to oznacza, że możecie subskrybować ten kanał, jak już nie ma nikogo tutaj. Tak. I teraz zrobimy tak, że nie prowadzimy tego odcinka, dopóki nie ma suba. Tak. Nie klikasz, czekamy. Subskrybuj, nie, nie, nie jest czekamy. Cisza. Jest cisza. Ja tu widzę. Dziękujemy za współpracę, ja tu dobra. Widzę, tu się są wyświetla. Suby. Są. To czekajcie, to jeszcze lajka, ja dopóki nie będzie lajka też nie. Ale oni nie wiedzą, czy będzie wartościowy odcinek. Ale daj im ocenić później. Dajcie nam kredyt zaufania. Kredyty są złe, ale tym razem są dobre. Tak. Jasne. Jeżeli będzie like, to wam powiem newsa o złodzieju po prostu kozaku. Bo tak to nie powiesz. Tak to nie. Dobra. Dobra, słuchajcie, to jest 50. odcinek Happy News. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Pięknie. To niemożliwe, ale... Znaczy niemożliwe. Ja 50 pamiętam weekendów. 49, jakby był przed chwilą, naprawdę. To jest niesamowite. 50. odcinek... no ale byłeś zupełnie inaczej ubrany, to tak, wiesz to. Tak, tak. 50. odcinek, czyli 50 tygodni z rzędu was bawimy. Aż by się chciało wymyśleć jakiś, nie wiem, konkurs z okazji 50. odcinka, jakbyś jakiś coś zrobić. Może gdzieś coś zadziałajmy. A, tak wiesz, z buta na razie mówię, nie? Ale... Czego byście chcieli? Może tak. Co powinniśmy zmienić? Może tak. Po pierwsze, co możemy zmienić? A po drugie tak. Damian ma firmę Kuna System, filtry do wody. Może coś trzeba dać na konkurs. Mamy razem Old Dog. Biżuterię drewnianą. Co jeszcze mamy? Mamy książki z Ekspertia. Mamy co? Mamy Slavia Cosmetics, kosmetyki. Powiedzcie, czego chcecie, na jakich warunkach, może wam to możemy dać. Uważam, że bransoletki z Autołka są świetne. Prawda? Zarówno męskie, jak i damskie. Tak. A zatem, jeżeli ktoś z nami jest od dłuższego czasu, nie od dzisiaj, to może niech napisze, co mu się najbardziej podoba w programie. O. A my sobie pooglądamy te odpowiedzi. I się trochę tam będziemy cieszyć z tego. Będziemy. Dobra, ale ja zaczynam. Pepać się po ramieniu. Ja zaczynam od newsa. A dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, mimo że jesteśmy po raz 50, to dwa newsy Kacper, dwa newsy Damian. Tak, nie patrz na razie na naszą grupę, bo tu klikuję to, ale po tytule będziesz dużo widział, więc tak. Wyobraź sobie, że jest sobie gość, który ma 25 lat. Pożyczył sobie auto i w nocy pojechał coś ukraść. Jak myślisz, co? W nocy pojechał coś ukraść. Tak. Ile lat gość? Coś 25 lat. Pożyczył sobie auto i zaczął coś kraść. Alkohol. Nie. Podpowiem ci. Było tylko 300 kg. Gdzie to kradł? Nie mogę powiedzieć. Jakiś Polak uprawny? No. Nie no. W sklepie? Grabowska Wola. A tam? Tak, no. No Grabowska Wola, więc grabił. Nie mam pojęcia. Wszedł do tunelu foliowego i ukradł 300 kg papryki. Papryki. A to taki jest dobry kurs papryki teraz, czy co? Nie wiem. Nie sprawdzałem kursu papryki. Miały mu one posłużyć do dalszej odsprzedaży. A. Znaczy odsprzedaży to dobrze powiedziane. Czy jaki złodziej biznesmen? Żeby odsprzedać, trzeba najpierw kupić. Złodziej biznesmen. Właśnie mnie to zastanawia, że lecisz... Paprykowy paser. Ile kosztuje kilogram papryki? W ogóle sprawdźmy to. Jeden kg papryk. Tak, sprawdzaj. Dobra. Więc gość w nocy, pod osłoną nocy, kradł 300 kg papryki. Problem polegał na tym, że przyszedł właściciel i to zauważył, zadzwonił na policję, no i tyle gość miał z tej papryki. 2,79, 2 złote, 3 złote, 5 złotych, 8 złotych, zależy. Dobra, 12 złotych. Jak chcesz na szybko sprzedać, no to 2 złote, powiedzmy. No to aż kupujący. 12 w sklepie czerwona w Mogilnie. Jest po 12. Okej, dobra. Ale w Mrzeźnie po 10. Czyli gość kradł nocną paprykę, żeby kilkaset złotych, może 1000, może półtorej ukraść. Ale to jest ważne. I za ile ukradł? Czy to jeszcze jest wykroczenie przestępstwa? Nie, no 5 lat grozi mu więzienie za to. Czyli przestępstwo. Czyli gość ukradł, żeby potem się naharować sprzedając czyli policzyli mu po cenie z Mogilla. Raczej tak. Gość w nocy kradł, nie, no, żeby potem iść i to sprzedawać. Mamy to jest imię? Praca. Mamy imię tego gościa? Nie mamy, co? Ostatnio był Leszek, co wysłał 40 tysięcy SMS-ów w imieniu pracodawcy o treści premium, żeby wygrać pieniądze, ale nie wygrał. Tylko zrobił 90 tysięcy
długu dla swojego pracodawcy. A ten, nie wiemy, to nieważne. To jakby wiesz, te imiona ja zbieram po prostu. Ja bym chciał zrobić taką kiedyś galerię sław w naszym programie i na przykład Leszek, pięć kresek, pięciu Leszków coś coś zrobiło. Tak, coś ale dobra, myślę, że to jest koniec newsa, nie? Że okay. Gość zamiast pójść do sklepu i ukraść w każdym sklepie parze jeansów, miałby ten sam efekt i mniejsze ryzyko, żadne ryzyko właściwie. Nie zrozumiałem teraz. No nie, bo gość... Nie, mówię o jeansach. No, czy, że lepiej iść po sklepach kraść jeansy po jednej parze? Niż 300 kg papryki kraść, potem sprzedawać, to jest tyle pracy, tyle czasu i tyle ryzyka, okay. Że przecież to jest tak mała kwota, że łatwiej ją jest zarobić, naprawdę. Właśnie chciałbym, żeby wybrzmiało, że Kacper nie namawia przyszłych złodziei, żeby paprykę zamieniali na jeansy. Nie, ale w ogóle wydaje mi się, że to jest kwestia mindsetu i tego, z kim on przebywa i jak ma skalę myślenia. I no ten przebywa z rolnikami, ewidentnie. Ale nie tylko, ponieważ na miejsce zdarzenia... A czy jeszcze coś jest? Wielowątkowy news. Na miejsce zdarzenia przyjechali znajomi od tego typa. Jeden był o rok starszy. Ma 26 lat. I policja tak profilaktycznie sobie tych typów sprawdziła. Nie. I jeden z nich był poszukiwany. Jest! I Galeria Sław znowu powiększyła się o kolejne imię. Znajdziemy. Ale jest tutaj happy news z tym wszystkim, ponieważ w związku z tym, że nagle mieli zamiast jednego sprawcę dwóch, to zostali aresztowani razem, więc prawie nie byli sami. No tak, i tańsze paliwo. Tak. No tak. Nie ma sensu doszukiwać się na siłę newsa, ale ci happy newsa, ale śmieszne faktycznie. A ja z kolei wrzucę newsa, którego obiecałem w zeszłym tygodniu, czyli zwierzęcego. I ten zwierzęcy news mówi o... A w ogóle go wrzuciłem... Ten news jest na kilku portalach. To nie jest jakiś super nowy news, to jest oldest. Oldest. O gościu, biznesmenie, przedsiębiorcy, który po pracy... Super. Postanowił kąpać, czesać i zwierzaki i przywracać im blask zwierzakom porzuconym ze schronisk, aby było łatwiej było o adopcję. Mm-hmm. Zwierzęta w domach dziecka. Zwierzęta w... Ale możemy powiedzieć domach dziecka dla psów. No. Zwierzęta w schroniskach często są... Okej, okay, są schroniska, gdzie są wolontariusze, grupy dbają, tak? I wychodzą na spacery i wyczesują te zwierzaki. Ale są też takie, że no jest to obraz bólu, nędzy i rozpaczy. Ale foty są mega. Foty są mega. Zobaczcie, jakie przeszły transformacje te zwierzaki. I gość pisze... Teraz nareszcie robię to, co kocham. Codziennie wracam do domu z uczuciem ogromnego szczęścia i spełnienia. Tak bardzo cieszę się, że mogę pomóc tym uroczym istotom, przyznał Mark Imhoff, który to właśnie w ramach absolutnie pomocy bezpłatnie te zwierzaki przywraca do takiego stanu no fantastycznego, z takich zaniedbanych po takie mega świetnie wyglądające. No i zawsze no nie ma się co oszukiwać, jak ktoś przychodzi do schroniska, chce zaadoptować zwierzaka, to taki wyczesany i pachnący... Sprzedaż jak każda inna. Jak każda inna, ale w tym jest to takie słodkie, że on naprawdę pomaga i tych zwierzaków adoptuje się więcej. I to jest coś pięknego, że są tacy ludzie, że mają dobre serducho i że poświęcają swoje środki. Ja wiem, że takich sytuacji jest więcej. Jeśli znacie takie miejsca, słuchajcie, a w Polsce są takie, napiszcie w komentarzach, czy znacie ekipy, które w schroniskach pomagają zwierzakom w taki albo inny sposób. Ja wiem, że w Bielsku Białej w schronisku działają różne ekipy, które między innymi psia ekipa, która pomaga zwierzakom. Kiedyś mając sklepy zoologiczne mocno współpracowaliśmy z nimi, z innymi ekipami, które tymi zwierzakami się również opiekują, ale może znacie wy w waszych miejscowościach, dajcie znać, napiszcie w komentarzach, podzielcie się dobrem, niech w świat idą informacje, jak ludzie potrafią zatroszczyć się o zwierzaki, szczególnie takie, które no, zostały porzucone i trafiły się do schroniska, no wiadomo, nie z własnej woli. Wiedziałem, że ucieszycie tym newsem. Bardzo fajny news, możecie sobie zobaczyć Mark the Dog Guy na Facebooku, ja właśnie jestem na jego profilu. Pokazuję te foty, super. A ja bym chciał jeszcze dodać jedną rzecz. Specjalnie wziąłem ten artykuł nie z portalu typowo informacyjnego, chociaż tamten artykuł też się znajduje, ale ze strony Kochamy Zwierzaki od Anny Zdrodowskiej, która pisze tak. Mam na imię Ania, a zwierzęta już od dziecka są moją największą pasją. Jestem szczęśliwą posiadaczką psa oraz trzech kotów. Interesuję się zoologią, behawioryzmem, a także dietetyką zwierzęcą. Dzielenie się z wami nowinkami ze świata zwierząt to dla mnie ogromna radość. Dlaczego o niej piszę? Dlaczego o niej mówię? Dlatego, że swego czasu, kiedy mieliśmy sklepy zoologiczne Nakarm Pupila, to ja z tego portalu Kochamy Zwierzaki często pobierałem zdjęcia
na social media do naszego do naszego Facebooka X lat temu już. Oczywiście zawsze oznaczając, że są z że są ze strony Kochamy Zwierzaki. I kiedy zobaczyłem, że ten news jest również na tej stronie, stwierdziłem, o nie, nie z jakiegoś Polsat News czy z TVN, tylko właśnie ze strony kochamyzwierzaki.pl. Super. Zajrzyjcie, pomóżcie dziewczynie, która kocha psy, kocha zwierzaki i chętnie dzieli się z informacjami ze świata zwierząt. Fajne. A powiedz mi, czy ty poznałeś Tinę, naszego psa? Nie. Nie. A znasz historię Tiny? Nie. Chcesz mi teraz powiedzieć? Tak, no na szybko powiem. Po tym, jak przemyciliśmy z Czarnogóry Montego, stąd nazwa Montenegro, dowiedzieliśmy się, że jest taki pies, który był w takim, na takim ogródku mniejszym niż to studio, czy to studio mało osób wie, ono jest bardzo małe, tak? Tak. Więc ten pies był cały zarośnięty z taką wielką naroślą rakową, jak się potem okazało, na oku. I zabrali pani tego psa. Pani twierdziła, że ma kilkanaście lat, a miała kilka lat. W ogóle pani była odklejona totalnie. No i wzięliśmy tego psa. No i pies wyglądał tutaj, uwaga dla wrażliwych osób, ale wygląda w ten sposób. Strasznie. A potem go wzięliśmy właśnie do fryzjera. Znaczy właśnie nawet nie my, nawet dostaliśmy wcześniej już go takiego właśnie wystrzyżonego. Pięknie wyglądała. Nawet niestety trzeba było usunąć oko, bo ten rak tam tak dalej poszedł. Ale nawet nie było widać braku tego oka, bo tam miała trochę włosów nad i Monte jej każdego masz dnia... Masz aktualne zdjęcia? Mogę znaleźć. To zobaczcie. Też aktualne zdjęcia to za dużo powiedziane, bo historia akurat ma zły happy end. Nie, dobre i złe jednocześnie. Nie, bo jasne. Long story short, bo to nie mamy tyle czasu antenowego. Natomiast Tina w ogóle nie potrafiła wchodzić po schodach, bo całe życie była na tym ogródku małym. Wyglądała tragicznie. Jak dostaliśmy, wyglądała super. No, ale trzeba było... było? Proszę? Kiedy to było? 5 lat temu. A, okej. Okay. 4 może? Nieważne. W każdym razie... No, a czy jest ten pies, w którym był ten ostatnia pizza, nie? Tak. Pamiętam. Ja nie znałem tego człowieka jeszcze, albo tak? Dopiero się poznaliśmy. Nie, już się znaliśmy, okay. Ale tak mało. Okay. Nie tak dobrze jak teraz. I obejrzałem ten film. To podlinkujemy jeszcze film. W każdym razie. Mega. No. Ostatnia psia pizza ze śmiercią. Tak. Okazało się, że ten rak poszedł do płuc i ona już miała ataki padaczki, bardzo ciężko oddychała. Tak. No i trzeba ją uśpić. Natomiast miała ostatnie parę... Ale też ostatnie dni zrobiłeś ci... Tak, zrobiłeś parę... Była ona 4 czy 5 miesięcy, chyba 4. A, no to kupę więc, czasu. Więc końcówkę życia miała cudowną. Z Monte się świetnie dogadywała. I raz, że miała fajną końcówkę, a dwa, że jej śmierć też nie była na marne, no bo potem za nią, że tak powiem, wzięliśmy kobika, który był z kolei wyrzucony z... Wariata kobika. Wariata kobika, który wyrzucony był z auta, miał zwaną miednicę, poskładali go w całość i mamy, więc wszystko jest po coś i dlatego tak z klamrą uważam, że super, że są ludzie, którzy właśnie takie psy, że tak powiem, odrestaurowują, recyklingują, tak. Odpisowują, może to będzie na fajniejsze słowo i to jest super, nie? Tak. Takie dobre wiadomości w Happy Newsie, dlatego warto subskrybować nasz kanał. Co masz dla mnie jeszcze? Chciałbyś coś jeszcze? No dawaj. Dobrze, dam ci. Nie tylko mi, wam też chyba, nie? Proszę bardzo, więc puść sobie film bez głosu. Bez głosu. Sytuacja jest mega. Otóż w Stanach na drodze wyszła sarna, ale była taka trochę zlękniona, że patrzyła w prawo, w lewo i stała na środku. Dała nawet się pogłaskać, dała do siebie podchodzić, to nie jest normalne, bo to jest dzikie zwierzę, które się boi jednak ludzi i coś ewidentnie chciała pokazać. I jakiś mądry człowiek stwierdził, że to zwierzę, coś jest nie tak z nim. I sarna zaczęła iść w jakimś kierunku. A, no widzę, no. I okazało się, że tak powiem, jej sarnie dziecko zaplątało się w siatkę od bramki przy domu. Taka bramka piłkarska, tam siatka i mała sarenka się zaplątała. No i ta sarna chciała pokazać, że ma problem, bo nie potrafiła sama tego ogarnąć, więc po prostu wiedziała, że ludzie są bardziej kumaci, więc zaczepiła, że tak powiem, ludzi, zaprowadziła tego zwierzaka. To jest nieprawdopodobne. I zwierzak został uwolniony
odblokowany, odblokowany z tej siatki i no i mogli już razem sobie dalej żyć. Psy tak potrafią, okej, okay, tak. Ale sarny? No. Kosmiczny news. Mega. Niesamowita historia. Pokazująca, no, że tak jak ta sarna w ogóle szaleje tutaj. Tak, kiedy się cieszy, tak. Pokazująca, że no ta więzi matczyne są jednak bardzo silne wśród wielu zwierzaków. Ale sorry, jak to jest instynkt zachowawczy, że jakby szukała pomocy, czy też gdzieś tam były blisko domostw i obserwały tych ludzi, widziały... No tak, na pewno to nie był taki... Kurczę, mega. Niesamowite, nie? No. Niesamowite. Podobnie jak niesamowita historia jest chyba najstarszego gwiazdora TikToka, ponieważ... Jest ktoś starszy od ciebie na TikToku? Jest ktoś starszy ode mnie. Dobra. Jest większy boomer. Okay. Stuletni weteran II wojny światowej został gwiazdą TikToka. Za namową swojej wnuczki. Ale dopiero zaczynam. 616 tysięcy obserwujących. Ponad 7 milionów 700 polubień. Na tamten czas, to było sprzed gdzieś tam 2 tygodni news, albo nawet miesiąca. Papa Jake. Sprawdzam go. No. Sprawdzaj go. Tak czułem, że zaraz będziesz go tiktokował. Papa James to człowiek, który, słuchajcie, trafił do armii w wieku 15 lat. Żeby zaciągnąć się do armii, a brał udział m.in. w D-Day, w 1938 roku zaciągnął się do armii i podał nieprawdziwą datę urodzin, po to tylko, żeby go przyjęli. Po 15 latków nie chcieli przyjmować. Kto takie rzeczy zrobił, niech pierwszy rzuci kamień. Nie mamy kamieni. Brał udział w jeszcze wielu innych misjach wojskowych, wojennych również. I na TikToku opowiada swoje historie wojenne. I wnuczka mówi, kurczę, opowiadaj to tak, żeby ludzie, wiesz, nie tylko ja i nasza rodzinka wiedziała, ale inni ludzie. Zaobserwujcie, może też podamy linka u nas. 620 tysięcy ma teraz. Czyli już doszło mu 4 tysiące osób. No. I to nie przez nasz program, bo w naszym programie dojdzie mu pewnie kolejnych parę tysięcy. Oczywiście. Jestem legendą. Najpierw pochodzę w ogóle z wioski, a teraz jestem gwiazdą na TikToku. I tak naprawdę okazało się, że ta namowa córki była jak najbardziej zasadna. Okazało się, że kiedy pojechał do Normandii, to spotkał wielu swoich fanów, którzy obserwowali go na TikToku. Okay. No, my spotkaliśmy dopiero jednego czy dwóch naszych fanów, nie? Z Happy Newsa typowo. A tutaj papa Jake spotykał po prostu swoich fanów gdzieś tam na ulicy, którzy oglądają jego historię. Ja sam zaraz będę duży, będę jak papa Jake. Tylko, że nie będę miał traumy wojennej, ale to jest inny temat. Myślę, że miałbyś trochę jednak problem powtórzyć ten życiorys. Mhm. Fajnie, że są takie miejsca. To powoduje też moje złagodnienie do podejścia do TikToka, ponieważ sam ci ostatnio powiedziałem, że coś taki, jakiś ta fajny tip wziąłem z TikToka, z krótkiego filmu. Tu znowu historia człowieka, ale który... zanim pojedziesz do Włoch, bierz tych tipów więcej, proszę. Dobrze. Powiedzcie sami, czy takie newsy nie są piękne? Stuletni weteran wojenny, który ma swój kanał na TikToku i którego obserwują setki tysięcy ludzi. Mega, mega. No to jest taki przykład jak moja babcia, nie? Tak. Która dzisiaj cię pozdrawiała. No. Moja babcia ma 92-93 tam w tych granicach. Babcia Kacpra dzisiaj powiedziała coś tak miłego. No, że cię bardzo lubi. No. Bardzo, bardzo. No, także super. To w ogóle fajne jest, że ci ludzie dalej mają chęć i wiesz, coś im wnuk zaproponował, powiedział, hej, nakręcimy coś, a oni mówią, spoko, dawaj, lecimy z tym TikTokiem. Z drugiej strony tak to powinno wyglądać, bo taka osoba nie ma nic do stracenia, a może przekazać mądrość, może przekazać jakieś ciekawe historie, które by nie wybrzmiały, nie? Gdyby nie taki TikTok. Wiemy, jaka jest wartość TikToka. W 99% nie zmienię zdania, to wiesz, największe zasięgi masz wtedy, kiedy masz goły tyłek i duże piersi na TikToku lub wciągasz żelki nosem, natomiast albo kąpiesz się w coli i wsypujesz mentosy. Tak, a żelki i mentosy są niefajne. Niefajne, niewegańskie. Natomiast no, tutaj jest, można się wiele ciekawych rzeczy fajnych dowiedzieć o człowieku, który swoje przeżył i który mógłby tutaj pewnie nas zabawiać. A jak nie macie swojego dziadka, to możecie mieć dziadka papa Jake'a i obserwować jego przeszłość tak naprawdę. Ja myślę, że patrz. Przyszłości. Odpalasz sobie kominek albo telewizor z kominkiem, puszczasz sobie papa Jake'a. Jak wziął dziadka. I bierzesz sobie herbatkę albo jakiś alkohol, jak ktoś lubi, i siedzisz sobie z papa Jake'em, słuchasz historii wojennych. Super sprawa.
Taki jest właśnie Happy News. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Dzięki. Tak? Nie mam już newsów, nie? Skończyliśmy. Skończyliśmy, tak. Tak. Mam wiele nowych newsów, ale one będą za tydzień, także subskrybujcie. Widzimy się za równo 7 dni. Zapraszamy. Powiedzcie o nas swoim znajomym. Cześć. Do Cześć. Zobaczenia. Arrivederci. O, steak. Zeszło sobie próbuję. No. Fajne, a nie widać. Nie widać. Fajne, nie? Idziemy robić kroki, moim zdaniem. Zróbmy teraz z 8000 kroków. Pasuje ci to? Pasuje mi to. To róbmy. Niech żyje nam.